Jak majówka, to tylko w Latuszynie Zdroju. Co to był za dzień? Sezon koncertowy oficjalnie otwarty i to z przytupem. 3, 2, 1, start! Było zdrowo, wesoło, muzycznie i pysznie. Dla wszystkich gości, którzy przybyli do uzdrowiska, przygotowano moc atrakcji i niespodzianek. Nie zabrakło również nowości. Zewnętrzna sauna fińska i bania z zimną wodą. Oficjalnie otwarta i przetestowana. Brawo! Jestem zachwycona, bo ja z Mielca przyjechałam. Nie wiedziałam, że jest taka miejscowość uzdrowiskowa niedaleko Mielca. Jeździłam na siarkę do Buzka. No, na taki rekonesans przyjechałam. Pewnie to wrócę nie raz. Warto, nie znamy miejsc takich w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Gdzieś szukamy wrażeń daleko. No, jestem zachwycona. Bardzo fajne, coś wspaniałego. Tylko gratulować wójtowi i wszystkim, którzy to zrobili. Bardzo fajnie, super. Korzystamy praktycznie 2-3 razy w tygodniu na basenik. Jest niedaleko, bliziutko, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajna obsługa. Super, naprawdę. Tylko gratulować i cieszyć się. I żeby pokój był. Tyle otwarć, co ja już w życiu przeżyłem, to przeżywam bardzo, a bardzo głęboko. Co na to składa się? No po prostu 20 lat tej pracy, efekty to oceniają. Najbardziej cieszy, że ktoś tu przychodzi, że ktoś docenia. I to jest ta wartość dodana, natomiast symbolicznie w dzisiejszym dniu, w jakże po prostu pięknym dniu 3 maja właśnie otwieramy podwoje dla wszystkich zwiedzających, którzy szukają rekreacji, szukają zdrowia, no i niespodzianki, po prostu to już powiem, że po prostu będą urządzenia skandynawskie, czyli po prostu sauna i balia zimną wodą. No i ja się też zgłosiłem i nie wiem po prostu, czy będzie tam zimna woda, czy w ogóle nie będzie, no ale zobaczymy, jak to wygląda, bo to jest zabawa również dla ducha i ciała, ale jednocześnie też i promocja, powiedzieć po prostu, co nas czeka. Ja myślę, że tym razem ludzie mi uwierzą. Bardzo się cieszę, przede wszystkim tak ogromna liczba osób dzisiaj przybyła. Wiadomo, święto 3 maja, dużo imprez, wybrali nasze miejsce, jestem z tego niezmiernie ucieszony, bardzo się cieszę. Otwarliśmy sezon koncertowy w Latocznie Zdroju, przed nami wiele imprez, które będą się działy przez cały okres wiosenno-letnio, a nawet jesienny. Dzisiaj oprócz koncertu Orkiestry Dętej gminy Dębica uszczegółamy szereg atrakcji, po koncercie będzie szereg gier i zabaw dla dzieciaków i młodzieży, gdzie będą mogli pobawić się i też w konkurencjach sportowych, takich zręcznościowych. Możemy też ucieszyć się tym, że wiele firm, które współpracuje z nami dzisiaj przybyło, pokazać swoją ofertę. Jest z nami pani Monika Bała z Montowni Fryzur, jest z nami pani Ania Początek z firmy Rati Aromaterapii, jest firma Forever, która również przedstawia swoją ofertę suplementów i Bonne Santé jak zawsze, czyli zdrowa dieta. Przede wszystkim to, co mówiłem ja, co mówi też pan wójt, weszliśmy z szeroką ofertą w ten rok i w ten sezon koncertowo-letni. Między innymi wydłużyliśmy czas pracy basenu do godziny 21. Mamy szeroką ofertę naszych kosmetyków, gadżetów, produktów związanych z naszą firmą, sprzedawanych tutaj na pijalni. Zrobiliśmy też taką fajną atrakcję, mamy otwarte Wi-Fi tutaj, także każdy może skorzystać, wejść na internet, zobaczyć naszą stronę, zapoznać się również z ofertą. Bardzo mnie cieszy to, że dobrze układa się współpraca z wójtem gminy Dębica, bo wiadomo, współdziałanie jest najważniejsze. Tutaj mamy jego wsparcie w szeregu inicjatyw, które tworzę. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, co wójt przedstawił, tego, co mówił dzisiaj na scenie. Spotkanie w Latuszynie Zdroju wywołało również wspomnienia etapu w reaktywacji uzdrowiska oraz gratulacje z osiągniętego celu. Bardzo dobrze, że jest takie miejsce, że możemy tu w wolnych chwilach przyjść pospacerować, skorzystać z basenu, z wody.
do picia. Myślę, że jest to atrakcja dla wielu, wielu mieszkańców miasta Dębica. Chyba dzisiaj wszyscy w Dębicy, całej gminie są dumni z tego, z tych marzeń, które u pana wójta były kiedyś. Z determinacją ogromną budowania zdrowiska Latoszyn. Dzisiaj to końcówka. To zdrowisko będzie już miało wszystkie pełną formułę i będzie mogło przyjmować gości. Ta determinacja to przykazanie, żeby wszystko to, co robimy, robić z ogromną pasją. Gratuluję wszystkim mieszkańcom, samorządowcom tego, co będzie w tym miejscu się działo dzisiaj i w przyszłości. Kiedyś rzeczywiście, gdy jeszcze było bardzo daleko do tego, gdy się walczyło o podstawowe decyzje, robiło to pierwsze dokumentacje, to ta wizja była wtedy odległa. Ale konsekwentnie, rok po roku, trzeba powiedzieć, że step by step i efekt jest. A chyba za parę dni będzie kulminacja, gdy będą oficjalne decyzje rządowe powołujące uzdrowisko. Także stało się, ale to trzeba było chyba 20 lat pracy, uporu i determinacji wójta, konsekwencji w działaniu. No i pogratulować należy wszystkim, którzy wspierali tą inwestycję. Myślę, że marzenia się spełniły, tak wójta, jak i moje, a szczególnie do mojej mamy, bo kiedyś zawsze wspominała jako dziecko ten Latoszyn-Zdrój, którego potem przez kilkadziesiąt lat nie było, a dzisiaj no to już to przerosło te chyba oczekiwania, jakie mieliśmy na początku. Jest fajnie, jest atrakcyjnie. To, co jeszcze wójt zapowiada, te nowe inwestycje, no to myślę, że jeszcze przyciągnie ludzi więcej. Jeżeli jeszcze powstanie jakiś pensjonat czy hotele, no to przyciągnie pewnie ludzi. Także na razie trzeba chwalić, zapraszać ludzi, żeby korzystali z tego dobrodziejstwa, jakie nam tutaj natura dała. To było wielkie rodzinne święto, przejazd bryczkami, koncert orkiestry Dętej gminy Dębica, stoiska i dmuchańce dla dzieci, to nie wszystko. Imprezę zakończyła szalona zabawa taneczna. Otwarcie sezonu koncertowego w Latoszynie Zdroju zainaugurowało również otwarcie sezonu w Parku Zdrojowym. Wszystkie atrakcje już czekają na kuracjuszy.